Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Autopromocja. Na zegarach minęła godzina 9:15. Temat dla reportera przed nami w studiu. Razem ze mną Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry. I Hania Ciesielska, jak widzę, również w studiu wiadomości. Dzień dobry, witamy. Witam. I czas na raport. Raport epidemiologiczny. Tak, we wczorajszym raporcie Urzędu Wojewódzkiego, a więc według tych najświeższych danych, spośród 45 kolejnych przypadków zakażenia w Wielkopolsce, tylko jeden dotyczy regionu. Na COVID-19 zachorowało dziecko z powiatu jarocińskiego. Tam koronawirusa ma zatem już 20 osób. Jak wygląda statystyka w pozostałych powiatach? W Leszczyńskim mamy aktualnie 8 przypadków, w Górowskim 2, w Kościańskim 1. Najwięcej chorych jest wciąż w powiecie rawickim, 88, sporo w Gostyńskim, bo 23. Zarażonych w ognisku w szpitalu we Wschowie zostało 50 osób, niestety 6 zmarło. Dobra informacja jest taka, że kolejny dzień nie ma tam nowych zakażeń. Wolny od koronawirusa jest także powiat wolsztyński i niech tak zostanie. Dziękujemy bardzo, Hania Ciesielska. Po 10:00 powinniśmy mieć najnowszy raport, a my tymczasem otwieramy naszą linię telefoniczną 65 529 5529 i mamy już pierwszego słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzwonię z góry. Sprawa, o której chcę powiedzieć, dotyczy ulicy Dunikowskiego. Wzdłuż jednej z posesji krzaki występują poprzez ogrodzenie i zajmują całą szerokość chodnika. Aby przejść ten odcinek, należy korzystać z jezdni, po której jeżdżą samochody, a dodam, że ulica ta jest bardzo wąska i dodatkowo utrudniają to samochody zaparkowane po obu stronach jezdni. No właśnie, bo wczoraj mieliśmy telefon z Dunikowskiego. Wczoraj był telefon o Dunikowskiego, znaczy o ulicę Dunikowskiego. Chodziło o samochody, które są zaparkowane. Tak, przy skrzyżowaniu. Tak, i to jest prawda. To jest prawda. Ale właśnie pani, która poruszyła ten temat, jeździ widocznie tylko samochodem i krzaki, które zasłaniają cały chodnik, jej nie przeszkadzają. Dlatego ja dzwonię, chociaż już miesiąc temu też była ta sprawa poruszana. Chodzi mi o te krzaki. I nic do tej pory się nie dzieje. No dobrze. Nic do tej pory, poproszę tak. Ani żadnego telefonu. Tak. Poproszę Filipa Wybielskiego, żeby się może tam wybrał, zobaczył, bo tyle spraw z jednej ulicy i to tak, w dodatku pewnie niezbyt dłużej. To jest ulica bardzo wąska, chcę nadmienić. I jeżeli idzie matka z dzieckiem, przypuśćmy, czy starsza osoba, no to idzie, trzyma się tego chodnika. No tak, i słusznie. A wzdłuż tej całej posesji gałęzie, bo to jodły, krzaki jakieś, jarzyny, no dosłownie calutki chodnik jest, tam przejść się nie da. Dobrze. No i czekaliśmy, że wreszcie ktoś tutaj się zjawi, no ale nie. Segatorem, ale nikt się nie pojawił. Nikt się nie pojawił, także dobrze. Gorąca no myślę, że prośba, tak, no tak. Pewnie służby porządkowe będą musiały zobowiązać właściciela tej posesji, że no po prostu będzie musiał uporządkować. Zgadza się. To jest zawsze jak z tą gruszą, która przez miedzę rośnie, że te gruszki, które spadają na drugą stronę, należą już do właściciela tego drugiego pola. Tak, więc tutaj tak. Te krzaki, no to w tym momencie już chyba miasta sprawa, ale dobrze, poproszę Filipa, żeby się do góry wybrał, osobiście zobaczył ulicę Dunikowskiego. Tak, i zobaczy te krzaki. Spróbował interweniować u władz samorządowych góry, czy można tam przywrócić porządek, zarówno jeśli chodzi o parkowanie, jak i możliwość przejścia chodnikiem. Dziękujemy pani bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, swoją drogą Ksawery Dunikowski, doskonały rzeźbiarz. 65 529 5529. Nie czekamy i mamy już kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, halo. Dzień dobry. Tak, jest pan na antenie?
Ja dzwoniłem kiedyś z Goliny, w sumie chciałem o wyjaśnienie tej firmy Biernacki, dlaczego puszcza wodę do Lubieszki. Biernacki, dobrze, bo przepraszam, to musimy, tak, to musimy tam z bo naszym, pan mnie mówił, że tam z naszym Jarocińskim, no nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc może wisi to gdzieś u nich, ale dopisujemy sobie tutaj po raz trzeci prośba o wyjaśnienie, jak wygląda gospodarka ściekami, jak rozumiem, w tej firmie i czy wszystko jest zgodnie z zasadami tam prowadzone. Dziękuję bardzo. Dobra, 65 529 5529. Czekamy na kolejny telefon w temacie dla reportera. Od poniedziałku do piątku, przypomnijmy, od 9.15. I oczywiście tradycyjnie zapraszam do telefonowania wszystkich słuchaczy z Leszna, Wschowy, Wolsztyna, Kościana, Gostynia, Jarocina, Rawicza, Góry, z naszego całego regionu, obszaru nadawania. 65 529 5529. Jak na razie linia wolna, także jeśli macie państwo jakiś temat, proszę wybrać nasz numer. Musimy dzwonić. Ja jeszcze tylko tutaj dodam, bo wyjaśniałem sobie ostatnio sprawę. Tak, było kilka telefonów, państwo pamiętają, o hałasy spowodowane lataniem samolotów. I pani dzwoniła, że o 5 rano samoloty jej latały. No, pamiętam. Nie chciałem się wierzyć, ale rzeczywiście tak było. Przyznały mi to władze spółki Lotnisko Leszno. Odbywało się wtedy szkolenie szybowcowe dla tych takich absolutnie początkujących szybowników. To jest taka pora, no trochę jak dla baloniarzy, po prostu powietrze jest wtedy bardzo spokojne i rzeczywiście bladym świtem takie loty były wykonywane. Prezes spółki Lotnisko Leszno zapewnił mnie, że już jest po szkoleniu i raczej już w tym roku szkolenia tego typu nie powinno być. W związku z tym, no, te loty takie nad ranem też raczej się nie będą odbywać. Ale to właśnie studenci w spokojnym powietrzu mieli się nauczyć tego podstawowego opanowania szybowca, no dlatego właśnie tak wcześnie. No, myślałem, że szybownicy dłużej śpią, okazuje się, że 65 529 5529. A propos lotnictwa, to nie tylko szybowcowe szkolenia, ale w portalu LKPL można przeczytać o szkoleniu, to już takie specjalistyczne szkolenie, można powiedzieć, na maszynie ratunkowej. Tak, były takie loty nocne i rzeczywiście się uczą ci dzielni ludzie, bo przypominam, że piloci śmigłowców ratowniczych to dzielni ludzie i o niesamowitym kunsztem się wykazujący. Można znaleźć na YouTubie różne filmiki, jak w bardzo wąskich miejscach tym śmigłowcem lądują. No właśnie uczyli się, żeby jak najbardziej, jak najlepiej te misje ratownicze wykonywać. Czekamy na państwa telefony. Dzisiaj chyba troszkę spokojniej. Zdecydowanie spokojnie dziś w temacie dla reportera. Linia jest cały czas wolna, przypominam, także proszę telefonować. 65 529 5529. Wyjątkowo spokojnie, trzeba przyznać. Dobrze, no. Dawno nie było takiej sytuacji. Dawno nie było, czekamy sobie. Ja też chcę państwu przypomnieć, że w przyszłym tygodniu kierowców czekają kolejne utrudnienia, ponieważ zaczyna się remont drogi Gołanice Jeziorzyce Kościelne, czyli kierunek na Boszkowo, i tam już starostwo powiatowe zapowiada, że tam będą utrudnienia, będzie ruch wahadłowy, także już nastawcie się troszkę na dłuższą jazdę do Boszkowa i z Boszkowa. Mamy kolejny telefon, halo? Tak jest. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja z takim zapytaniem do państwa, to znaczy do Radia Elki. Chciałam zapytać, bo kiedyś był, to znaczy jest konkurs urodzinowy i imieninowy. I jest wybierana tylko ta osoba, która wygra. Oczywiście, bardzo dobrze i z tego się cieszymy. Ale chciałam zapytać, czy pozostałe osoby później na przykład były zawsze wyczytywane, od kogo dostały życzenia. I to było takie bardzo miłe. A w tej chwili zdarzało się tak, że po prostu, nie wiem, przez miesiąc czy przez ileś słucham tego, bo słucham non-stop, ale słuchałam i jednej osoby, to znaczy jednej, w jeden dzień tam na przykład są jakieś życzenia dla pozostałych, a na przykład pozostałe już nie ma tych życzeń. Wie pani, to też zależy od tego, czy jest tylko jedna wiadomość. Być może, bo zdarza się i tak, przyznam szczerze, realizując konkurs urodzinowy, zdarza się tak, ale jeśli jest więcej tych życzeń, to wiadomo, zwycięzca pojawia się na antenie, rzecz jasna, i pozostałe osoby, tak jak pani wspomniała, również. No nie zawsze, bo akurat miałam życzenia teraz od córki, to znaczy kiedy wygrał. Kiedy pani miała urodziny? Akurat 25 było Krzysztofa, wiadomo, jeszcze... że Krzysztof wyrwał.
by ten, ale no córka chciała zrobić niespodziankę i akurat zadzwoniła później i mówi, jak twoje życzenia, mamusiu? A ja mówię, no nic nie słyszała. O, to oktawa jeszcze biegnie, czyli jest ważne, życzymy pani wszystkiego najlepszego. Jak ma pani na imię? Lucyna. Pani Lucyno, najlepszości gdzieś może, wie pani, ja zawsze też mówię, jest jeszcze tak zwany czynnik ludzki, czasem gdzieś komuś coś się zapomni, coś przeoczy, mogło się tak zdarzyć, że nie zauważył, więc my w tym momencie, proszę pani, w najbardziej popularnej audycji Radia Elka składamy pani Lucynie najlepsze życzenia, niech się pani wiedzie i szczęści i takie, no, takiej dobrej córki także życzę w ogóle każdemu. Sam mam córkę, więc wiem, jak to ważne. Pani Lucyno, postaramy się oczywiście jak zawsze doskonalić, poprawić za nasze wszystkie pomyłeczki. Bardzo serdecznie i panią, i wszystkich państwa przepraszamy. No, zdarzają się najlepszym, nawet tak doskonałym ludziom jak Eryk Woźniak, ale to nie on się pomylił tym razem. Dziękujemy bardzo. 65 529 5529. Przed przerwą jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. Półtora telefonu. Dzień dobry. Witamy pana. Dzień dobry, panie Jarku. Ja też taką wewnętrzną sprawą, można powiedzieć. Może warto by było umieścić na waszej stronie radia taki odnośnik sprawy dla reportera, żeby łatwiej sobie było można poszukać archiwalnych czy tam starszych audycji. No bo szukając tam w tych filmikach, no to nie zawsze można to tam sobie łatwo znaleźć, a tak tylko było pyk i już jesteś, nie? To przekażemy na górę, to znaczy na piętelko do naczelnego. Dziękujemy panu Jeśli bardzo. Jeśli chodzi o temat dla reportera, można odsłuchać każdej audycji. Tak, no pan audycji. Słuchacz powiedział właśnie, że są te filmiki takie na LKTV, tak także tam data za każdym razem, więc no faktycznie, no bo ja polecam, żeby sobie tego słuchać regularnie, non-stop, w ogóle maratonem, bo jako narcyz znany jestem przeszczęśliwy, kiedy państwo słuchają tej audycji. 65 529 5529. Mamy jeszcze jeden telefon, halo? Tak jest, dzień dobry, witamy i słucham. I nie mamy tego telefonu, w związku z tym dajcie nam zarobić parę groszy, reklama. I wracamy już do tematu dla reportera. Za moment kolejny telefon. Za moment, bo ponieważ ten słuchacz, który zadzwonił w sprawie archiwum, mówiłem, że telefon dotrze na piętelko. Redaktor naczelny Arkadiusz Wojciechowski właśnie przy mikrofonie. witam państwa. Tak, no słyszałem, to nasz stały słuchacz, ja już też kiedyś słyszałem, jak upominał się o jakąś brakującą audycję. Drodzy państwo, bo to tak zabrzmiało, jakby tych audycji tam nie było widać w ogóle, ale one czasami natychmiast, a czasami po jakimś czasie pojawiają się wszystkie tematy dla reportera na LKTV i przekierowywane są na pierwszą stronę lk.pl. W związku z tym wszyscy zainteresowani szybciutko, myślę, mogą sobie dotrzeć do tych audycji. Tak samo jak wcześniej magazyn żużlowy, od poniedziałku magazyn sportowy. Te archiwalne audycje tworzą taki podcast. Jakby każdy może sobie tam dotrzeć. Najprostsza ścieżka dla tego słuchacza to jest LKTV i tam w dziale radio znajdzie wszystkie audycje, które mu się wyświetlą i bardzo ładnie wyeksponowane. Chyba nie będzie problemu. I każdy z państwa, kto chciałby sobie właśnie bezsenne noce słuchać wszystkich audycji, ale nie mam nic przeciwko temu, jakbyście mi jakiś wielki baner wywalili, powiem szczerze. Nie protestowałbym. Bardzo dziękuję. Arkadiusz Wojciechowski, redaktor naczelny. Dziękuję państwu. Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Tak jest, zgadza się, zatem słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana. Ja dzwonię ze Wschody. Czy coś z tą ulicą Strelacką tam było wymyślane przez nasze władze tutaj, czy nic? Bartek Klubś, wiem, że tematem się interesował. Chyba nawet potrzebował kontaktu z panem. Nie wiem, czy Eryku mamy ten numer do pana. Tak jest, tak? Zapisany. Bo chyba tam jakiś był problem, ale wiem, że rozmawiałem o tym z Bartkiem Klubsiem, także mamy numer. Myślę, że Bartek do pana na pewno zadzwoni i już panu wyjaśni, jak to wygląda z tą ulicą Strażacką, bo rzeczywiście to już jest któryś kolejny telefon z tej lampy krzywej, z tego co pamiętam, i słabej nawierzchni. Także Nawierzchnia. I woda jak pada, to robi takie rowy. Tak, teraz jeszcze, ale jak przyjdzie jesień czy ciemna, bo tam ta lampa też nie świeci, już mówiłem o tej lampie. Szyba lampa, tak jest. Konary drzew zawadzają, lampa oświeci, ale może pod sobą, no a tu ciemno, jak nie wiem, nie dość, że ciemno, też dziury są. No i kiedyś ktoś, myśmy nawieźli tu żwiru, no i trochę się poprawiło, ale teraz już znowu są takie rowy, że
nie wiadomo gdzie, z kim to gadać o tym, no. Najlepiej ze swoim radnym, tak w ogóle państwu polecam, bo no jeden państwo, taki był, to państwo się... wybieracie sobie tych radnych i od ale takich rzeczy oni tam był, są. Radny był, ale się rozchorował też, mówi, że kiedy się go pytałem, dlaczego choruje, że mówi, nie idzie się z nimi dogadać w ogóle. No. Ludzie chorują. To są takie sprawy. No. No, nie jest, rządzi, to nie tam... jest łatwa robota być radnym, zawsze tak mówię. Dobrze, no, Bartek, mamy numer, Bartek się na pewno z panem skontaktuje. No żeby bo wiem, coś że chociaż on... na wieździu, żeby... kurczę, no bo... Bo się znowu, bo wczoraj znów taki, w nocy taki deszcz lał, że są normalne koryta, no i jak tu chodzić już? Jak tu chodzić po Strażackiej? Może... I byłem właśnie ciekaw, czy to władza nasza coś tu wymyśliła na ten temat. No, jeżeli było zgłaszane, to... Dobrze, ja się jeszcze postaram właśnie Bartka złapać, bo gdzieś pewnie w terenie, może jutro się go uda ściągnąć do audycji. No, co może... oni tam wymyślą? No może... bo teraz niby plan... No, zagospodarowania przestrzennego, że ma być ulica robiona, ale kiedy? Nie ma na pewno funduszu, więc to tak stoi wszystko. Dobrze, dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Ulica Strażacka we Wschowie, któż obywatel chyba troszkę cierpliwość traci, bo rzeczywiście już kilka razy w tej sprawie dzwonił. No my tylko pośredniczymy, przekazujemy państwa prośby. No jakbyśmy mogli i mieli małą kopareczkę, to może byśmy drobne prace sami wykonali, ale musimy się jej dorobić kiedyś. Mamy kolejny telefon. Zgadza się. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy. Proszę państwa, w ubiegłym tygodniu słyszałam, ktoś dzwonił tutaj właśnie z powiatu jarocińskiego i tam chodziło o wywóz popiołu. Tutaj w gminie naszej Jarocin są pojemniki na bio, na segregowane, na popiół i właśnie ten popiół nie jest, okres letni nie jest w ogóle wyważony. Mhm. A przecież palimy w piecach, nie każdy ma, że nie każdy ma ogrzewanie gazowe czy coś takiego, jakieś, no bo są kubły i się zapełniają. No oczywiście. I się zapełniają. Rzeczywiście był taki telefon. Muszę sprawdzić, jak tam wygląda odpowiedź dotycząca tego wywozu. No, to, bo to chyba całe wakacje nie wywożą, prawda? Od czerwca, no ten sezon letni nie jest w ogóle popiół wywożony. No i co robić z popiołem? Kiedyś można było lód posypywać popiołem, ale w sezonie no, letnim lodu niewiele. No. Dobrze. Poprosimy w takim razie firmę, która w gminie Jarocin zajmuje się zagospodarowaniem odpadów, żeby może chociaż no raz w czasie tej przerwy te kubły odebrali, bo oczywiście, no, oczywiście mogą się przepełnić i będzie nieładnie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. 65 529 5529. Jeszcze przez 10 minut naszej audycji tematy wszelakie z całego regionu. I czekamy na kolejny telefon. Zerkam i jak na razie cisza, linia wolna, proszę telefonować. Sprawdzamy, co tam na świecie słychać jeszcze na szybko. Na świecie cisza, spokój. No może niech tak będzie. W naszym regionie, czy coś się dzieje ciekawego. 65 529 5529. Kto mu tam jeszcze co leży na wątrobie? Zapraszamy serdecznie. Temat dla reportera jeszcze trwa przez najbliższe 9 minut. 65 529 5529. Tak, nie, teraz spokojnie. No co, pogadamy. Możemy porozmawiać już. Jak ci się podobał mecz? Jak najbardziej. Liczyłem właśnie na takie spotkanie, jakie wczoraj było na stadionie Smoczyka i się nie przeliczyłem. A z kim się spotkałeś na stadionie Smoczyka? Z kim się spotkałem? Z wieloma ludźmi. Na spotkanie liczyłeś, więc myślałem, że się z kimś umówiłeś. Nie, nie, na spotkanie takie... romantyczne, jakaś taka... żużlowe. Hanie, zabiorę cię na żużel. Będzie fajnie. Będzie pasjonujące widowisko. Nie tędy droga. Wczoraj było takie widowisko, że jakby ktoś rzeczywiście się na randkę umówił, to dziewczyna by się mogła obrazić, bo nie patrzyłoby się na nią, tylko na to, co dzieje się na to. Tak, mamy telefon, tak, halo. Dzień dobry, witamy i słuchamy. No, witam panie Jarku. Dzień dobry. Wczoraj dzwoniła taka pani i mówiła właśnie, była zgłosowana, że na stadionie nie mają ludzie maseczek. Eryk może wyjaśnić, jakie są zasady, że maseczki jest tylko do momentu, kiedy się zasiądzie na krzesełku. Tak, rzeczywiście tak jest. Sam czytam komunikat, że tak powiem, odnośnie tego, że maseczkę trzeba mieć przy wejściu do momentu, kiedy się nie siądzie i w momencie, kiedy na przykład pójdzie się do toalety lub do strefy gastronomicznej. Aha, wtedy trzeba założyć. Tak. Aha, no tak. To jest logiczne nawet, bo
na trybunach powinno się siedzieć co drugie krzesełko, tak? W tej chwili co drugie do momentu, od momentu, kiedy właśnie, a od wczoraj na stadionie może być więcej niż 50. Ale to jest na tej zasadzie, że siadamy co drugie krzesełko? Tak powinno być, ale czy tak jest w praktyce? To można zobaczyć albo w przekazie telewizyjnym, albo na żywo na stadionie. No, w przekazie telewizyjnym to tam widziałem, że po niektórych biegach to tam tłumy się ściskały po prostu nawzajem. Tak mniej więcej to i wygląda. Po plecach klepały. To podobna sytuacja miała miejsce w, jak dobrze pamiętam, w Lublinie. Oj, tamto. Ale to jest całkiem inny klimat. Może nie całkiem inny klimat. Tamto tak naprawdę kibice z Lublina to i wyściskają przyjezdnych kibiców. Naprawdę? Naprawdę. Ja wiem, że... Fantastyczna atmosfera. Ja byłem wyściskiwany przez kibiców Jagiellonii Białystok i to było przesympatyczne, bo poszedłem właśnie na sektor ten taki, jak to się nazywa? Sektor fan. Fanatyków i trochę tak miałem lekkiego stracha na początku, ale potem się okazało, że przesympatyczni ludzie i naprawdę pozdrawiam serdecznie. No, no, taki mecz piłkarski przeszedłbym się. Przyznam szczerze, że na stadionie piłkarskim tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o mecz taki już to wysokiej klasy, Grodzisk Wielkopolski, Groklin, Skopolia, byłem kiedyś. To wieki temu. Tak. Była taka drużyna. Mamy kolejny telefon. Halo? Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy pana. Proszę, Alka? Tak. Panie redaktorze, ja tu kiedyś dzwoniłem ze Skowy o tą ścieżkę tam rowerową. I szedłem na ten stał kierowca samochodem, lawetę i na lawecie samochód. Ja mówię, proszę pana, to ścieżka jest dla rowerów i dla pieszych. On do mnie powiedział, spierdalaj. No, tak ją No bardzo brzydko powiedział panu. No nie mówimy takich rzeczy do bliźnich, a już na antenie to już właściwie w ogóle. Ale no to co ja mam panu powiedzieć? No to, że się trafiają ludzie, którzy nie przestrzegają przepisów, a kiedy zwraca im się uwagę, to reagują właśnie w ten sposób. Pozdrawiamy pskowską policję. Może by rzeczywiście tam się od czasu do czasu zapuścić i sprawdzić, czy po ścieżkach, chodnikach samochody nie parkują, nie jeżdżą, nie zostawiają. No po prostu, no, kwestia kultury szacunku dla bliźnich, a jak tego brakuje, no to podatnicy opłacają służby, żeby wyciągały konsekwencje. 65 529 5529. Czekamy na kolejny telefon w temacie dla reportera. 5 minut do waszej dyspozycji. O, przyszedł Filip Wybiewalski, to od razu mu powiemy. Ulicy Dnikowskiego w Górze. Dwa tematy, które tam są do załatwienia, więc za chwilkę pewnie wsiądzie w samochód i pojedzie. Filip lubi, Filip. A jak nie dziś, to jutro. Mamy kolejny telefon. Tak jest. Dzień dobry, witamy. No, proszę pana, to ja jeszcze raz, bo coś przerwało. No, ale my już wiemy, co panu ten kierowca powiedział, no. Także nie musi pan już cytować, bo ale chyba dlatego przerwało, że linia po prostu się zaczerwieniła. Później na drugi dzień szedłem i znowu te samochody wjeżdżają na ścieżkę, stają z boku, a Straż Miejska jechała, ani uwagi na nie zwróciła. No, no to Straż Miejską w Schowską pozdrawiamy bardzo serdecznie, no. Słuchajcie. Może mieliście jakieś pilne wezwanie do jakiejś bardzo ważnej sprawy i dlatego nie mogliście się zatrzymać. Próbuję was wytłumaczyć, bo jeżeli nie mieliście wezwania, no to nie macie wytłumaczenia. No. Ścieżka rowerowa, chodnik powinien służyć pieszym. Tak, jak się leci na nową wieś. No. I ta ścieżka i każda inna w każdym innym mieście służy pieszym i rowerzystom, a nie parkowaniu samochodów. I panowie kierowcy mogą sobie mówić różne słowa, a mimo to przepisów należy przestrzegać. Także pozdrawiamy serdecznie Straż Miejską. Dziękuję panu. Schowską. Pozdrawiamy pana słuchacza i jeszcze przez kilka minut przyjmujemy państwa telefony. 65 529 5529. Czekamy. Linia jak na razie jest wolna, także proszę próbować, proszę telefonować. Jeszcze 3,5 minuty tematu dla reportera dzisiejszego, środowego. I zerkam jeszcze do portalu elka.pl. A propos żużla, jeszcze dzisiaj Mistrzostwa Europy na przykład na finiszu będą, także też się będzie działo. Na finiszu? Tak, dziś kończą się Mistrzostwa Europy SEK. No i zobaczymy, co z tego będzie. No, aha, w sensie, że się kończą. W sensie tak, Robert Lambert się, akurat teraz na prowadzeniu. Jaki więc stadion nazywa się finisz, że na finiszu się odbywa? Nie. Gdzie one się odbywają? Dziś w Toruniu. W Toruniu, na motorze. Zazdraszczam, to piękne miasto. 65 529 5529, proszę państwa. Jeszcze dzisiaj 3 minutki macie państwo, żeby sobie tutaj zadzwonić, przedstawić temat, pogadać, pożalić się na życie. A może pozdrowić. A może pochwalić kogoś. A może pochwalić, cudem, właśnie. Jakimś
Chyba dzisiaj już tak będzie powolutku, spokojnie. Nie robi się nam tutaj żadna... Nie jest tłoczno. Ale ktoś zadzwonił. O właśnie, proszę bardzo. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię ze Wschowy. Proszę pana, mam taką sprawę na temat Wydziału Komunikacji we Wschowie. Ja rozumiem, że jest konflikt i tak dalej, samoobostrzenia, ale dodzwonić się o 7:31 już nie można. Jest się 50 w kolejce. Jeżeli się dzisiaj znajoma się właśnie dodzwoniła i pani chciała w ogóle zarejestrować. Nie chciała zarejestrować. Tak. Bo powiedziała, że już wyczerpany limit, tak? Limit wyczerpany. Czy nie można tego limitu na przykład, że niech zarejestruje na przykład na piątek? No tak, umówić się na któryś dzień do przodu. Oczywiście. Tak, ja się do fryzjera umówiłem na 4 sierpnia i czekam cierpliwie na ten dzień. Tak, i włoski panu rosną, nie? No tak, głównie na twarzy, ale dobrze. Tak. A nie macie możliwości internetowej rejestracji na przykład? Nie ma. Bo niektóre gminy czy urzędy właściwie powiatowe mają. No mamy, wie pan, 21 wiek, nie? No, na końcu. Prawie 22, no więc można by już coś takiego uruchomić. Ale dobrze, czyli starostwo powiatowe we Wschowie. Tak, no niech ci państwo się wezmą do pracy. To oni pewnie ciężko pracują, wie pan, ja nie wątpię, tylko kwestia pewnie, no... Co, naród nam się bogaci, wszyscy samochody kupują, rejestrują. Jak pan mówi, 50 w kolejce na jeden dzień, to ja tylko gratuluję państwu tej zamożności we Wschowie. Troszkę zazdroszczę. Ale dobrze, poprosimy, już na poważnie mówiąc, starostwo, czy można usprawnić pracę Wydziału Komunikacji? Tak, że wie pan, można dzwonić to 20 razy, siedzieć po 40 minut co dzień i się nie dodzwonić. Jak się dodzwoni, to się okazuje, że się jest 50 kolejce. No tak. No też takie pytanie słuszne przez pana zadane, czy można na przykład się umówić na kilka dni do przodu, żeby sobie zaplanować na wyjście z pracy. Co to za problem, nie? Teoretycznie żaden, ale dowiemy się, czy rzeczywiście problem jest, ale to już w starostwie powiatowym we Wschowie musimy wyjaśnić, także będziemy prosić o takie wyjaśnienia. Dziękujemy panu bardzo. Również dziękuję panu bardzo i pozdrawiam z Królewskiego Miasta. Bardzo królewskie i bardzo piękne miasto, mam ogromny sentyment. Potwierdzam, odwiedziliśmy ostatnio także Wschowę, no, więc... i wiecie, o czym mówiłem. Ojej, zawsze, tak? Piękne, piękne. I ulica Rzeźnicza zwłaszcza mi się bardzo podoba. Mamy jeszcze telefon, telefon w temacie dla reportera. Odbieramy. Halo? A dzień dobry, witam. A dzień dobry. Tak, to bardzo dobry pomysł. Sprawa Leszno między jednym rondem a drugim. Holenderska Unii Europejskiej. Aha. I ścieżka rowerowa. I teraz mam pytanie takie, czy tam można by było na tej ścieżce rowerowej stawić znak stopu? Dla rowerzystów? Tak. Bo jadąc tutaj od strony Sokolewskiej, to jeszcze w miarę się widzi tą ścieżkę, jak ten, jakiś tam rower przejeżdża. Mhm. Ale jadąc tutaj od tego drugiego ronda, to tam są jakieś krzaki i tak dalej, więc tam jak ktoś wyskoczy, to może być ciekawie, nie? Wie pan co? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, aczkolwiek... Praktyka pokazuje, że rowerzyści mają taką wadę wzroku, że nie zauważają znaku stop. Przekonuję się o tym na Słowiańskiej, gdzie jadąc od dworca do rynku jest stop dla rowerzystów i żaden rowerzysta nie widzi tego znaku. Więc okej, przekażemy oczywiście tę sugestię. Moim zdaniem ona jest skądinąd całkiem słuszna, bo tam jest trudno to zobaczyć. Co miasto z tym zrobi, zobaczymy. Ale przekażemy. No to tam liczą się z tym koszty, bo każdy znak to jest jakieś tam pieniądze. No większe koszty to leczenie złamań w szpitalu na przykład, więc myślę, że to można by rozważyć tę sytuację. Ja przekażę to po prostu na tę komisję do spraw bezpieczeństwa. Prośba o to, żeby na ścieżce przy Konkoleskiej zrobić znak stopu dla rowerzystów. Nie wiem, no na pewno byłoby lepiej, gdyby on stał, niż go nie ma. Nie? Precyzujemy. Na ulicy Konkoleskiej, przy tym rondzie, które tam się znajduje, mi się już te nazwy mylą, Grzybowo, tak? O. Między jednym rondem a drugim, nie? Tam rondo od Unii Europejskiej w stronę Konkoleskiej, nie? Między jednym rondem a drugim. I żeby przy wjeździe tam na to rondo był stop? No nie, na ścieżce rowerowej tam, nie? Na ścieżce, tylko w którym miejscu ten znak ma stanąć?
No fajnie by było, jakby stanął po jednej i po drugiej stronie. No, nie? No, tylko na zasadzie, gdzie ci rowerzyści mieliby się zatrzymywać? Przed czym? No przed drogą, nie? Przed drogą, przed przejazdem, przez drogę. Dokładnie. Okej, okay. No chyba trzeba tam wizję lokalną przeprowadzić, ale dobrze. Zwrócimy uwagę na to miejsce. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan chyba za kółkiem, więc życzymy panu szerokiej drogi i bezpiecznej. I wszystkich państwa kierowców także pozdrawiamy. Pieszych pozdrawiamy, rowerzystów pozdrawiamy i tych, którzy siedzą, także pozdrawiamy. Słyszymy się, tych, co latają także. I słyszymy się jutro o 9.15. Autopromocja. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elga. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Reklama. Radio.